tym całym bałaganie prawnym, który obecnie mamy w Polsce, w tej trudnej sytuacji, w czasie tych gruźb, tych zapowiedzi postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, w czasie kiedy szef rządu łamie konstytucję, łamie prawo, zapowiada wręcz dalsze łamanie konstytucji, bo jak on mówi, wprowadzamy demokrację walczącą, my zapominamy jeszcze o jeszcze jednej ważnej rzeczy. O przysiędze, którą złożył premier Donald Tusk w czasie, kiedy został powoływany na stanowisko szefa rządu. A jak mawiał, jak pisał Adam Mickiewicz, kto przysięgę naruszy, temu biada za życia, biada jego złej duszy. Jakie to wszystko jeszcze może mieć konsekwencje dla Donalda Tuska i dlaczego ta sprawa jest bardzo poważna? O tym w nowym materiale. Zapraszam. Witam, szanowni państwo, na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTubie. Jak zawsze proszę o trzy rzeczy. O subskrypcję, bo próbujemy tutaj wbić 100 tysięcy subskrypcji do końca tego roku, o łapkę w górę i o komentarz dla zasięgu. Dzięki tym trzem rzeczom, które nic państwa nie kosztują, tylko drobne kliknięcie, ruch palcem, my możemy się rozwijać. Nasz kanał rozchodzi się pięknie po polskim YouTubie z naszą konserwatywną treścią. Zachęcam do wspierania kanału Analiza Polityczna finansowo, poprzez zbiórkę na platformie Patronite albo poprzez przycisk wesprzyj tu na YouTubie, poprzez super podziękowania. Dzięki temu możemy swobodnie pracować, rozwijać się i mamy więcej czasu na tworzenie treści dla państwa. Bardzo dziękuję wszystkim wspierającym i patronom kanału Analiza Polityczna i przejdźmy do tego, o czym mówiłem przy wstępie. O słowach przysięgi, którą złożył Donald Tusk i o tym, że działanie obecnego rządu jest bardzo niebezpieczne i to nawet nie mówię ja. Ja, skromny redaktor, magister, politolog, absolutnie nie ja. Mówią to wielkie autorytety prawne w Polsce. I ja myślę, że mogę się na nich opierać, ale nie na tych autorytetach prawnych, które od lat związane są z jedną czy z drugą stroną sporu politycznego, choć podkreślę to jeszcze raz, uważam autorytety prawne będące po stronie konserwatywnej za dużo bardziej merytoryczne i takie autorytety, które gromadzą i wskazują na dużo większą ilość faktów, przepisów prawa i tak dalej, i tak dalej. Ale bardzo cenię sobie konstytucjonalistę profesora Ryszarda Piotrowskiego, ponieważ on w czasie, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, krytykował PiS, a teraz krytykuje obecny rząd, ale Piotrowski w ostatnich wywiadach, licznych wywiadach, których udzielił, powiedział jedną ważną rzecz. PiS próbowało obchodzić konstytucję, próbowało naginać pewne rzeczy do swoich tez, pod swoje reformy, ale jednak konstytucji Prawo i Sprawiedliwość nie łamało. Wręcz nawet krytykując obecną konstytucję, że ona jest zła, niedobra, co profesor Piotrowski nie pochwala takiego krytykowania konstytucji, czy mówienia o niej, że to jest postkomunistyczna konstytucja. Ja też tak uważam, przepraszam panie profesorze. Jest to zła konstytucja, mamy fatalne przepisy, fatalną ustawę zasadniczą w Polsce. To jednak Piotrowski podkreśla, że PiS krytykując, nawet w ostrych słowach, nie łamało tak rażąco konstytucji, jak robi to i zapowiada to robić teraz premier Donald Tusk. Piotrowski był gościem Roberta Mazurka na antenie RMF FM w bardzo ciekawej rozmowie. Mam dla was kilka cytatów, które muszę przeczytać, bo jeżeli nie słuchaliście tej rozmowy, którą zachęcam, żeby wysłuchać w całości, jeżeli nie wysłuchaliście tej rozmowy, to posłuchajcie, bo to są naprawdę cenne słowa, podkreślmy, od człowieka, który nie uczestniczy w tej całej, w tym całym zgromadzeniu tłumaczącym i usprawiedliwiającym łamanie prawa przez obecny rząd. W kontekście demokracji walczącej profesor Ryszard Piotrowski mówi tak. Taka demokracja nie jest demokracją. Demokracja jest tylko taką demokracją, w której prawa są granicą działania władzy, a prawa i wolność jednostki ograniczają władzę. Otóż to jest bardzo ważne stwierdzenie. I jak dodaje konstytucjonalista, to ostatnie oświadczenie premiera zawiera znak zapytania pod naszą tożsamością europejską, ponieważ Europa opiera się na wartościach, do których wartości należą państwa prawne. Jeśli w
państwie prawnym premier oświadcza, że konstytucji nie będzie respektował, wydaje się to bardzo odległe od standardów europejskich. To jest zarazem bardzo poważny sygnał świadczący o tym, że Europa ma podwójne standardy. Nie po raz pierwszy zresztą. Zobaczcie, jak to są ważne słowa. Przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości słyszeliśmy z ust polityków obecnej opozycji, obecnie rządzących, ówczesnej opozycji, przepraszam, że PiS wyprowadza nas z Europy, robiąc to, co robiąc z prawem. Proszę bardzo, co się teraz dzieje? Jedni mogą, drudzy nie mogą? Co to są? Gdzie jest w takim razie właśnie, jak zwraca uwagę Piotrowski, Komisja Europejska? Dlaczego pozwala na takie rażące łamanie standardów prawnych w Europie? No i mamy oczywiście jeszcze kwestię tego kryzysu związanego z Trybunałem Konstytucyjnym. I tutaj pan profesor Piotrowski wskazuje tak. Między innymi na te słowa Szymona Hołowni, który powiedział, że nie będą powoływać nowych sędziów Trybunału, że nie będą respektować orzeczeń i tak dalej Trybunału Konstytucyjnego. To nas wyprowadzi z Europy, powtarza tutaj też to pan profesor. Fakty, które polegałyby na tym, że mamy schizofrenię konstytucyjną, powołują, że nasza więź z europejską kulturą i naszą europejską tożsamością powoli się rozmywa w tej najistotniejszej warstwie, jaką są wartości. Tak mówi profesor Ryszard Piotrowski w tej rozmowie. Zachęcam, wysłuchajcie całej. W tej rozmowie mamy jeszcze odpowiedź na pytanie o tych neosędziów. Czy jest w ogóle ktoś taki jak neosędzia? I tu generalnie Piotrowski, czy paleosędzia, neosędziowie, paleosędziowie. Piotrowski tu wprost wskazuje, że mamy do czynienia z czynnikami politycznymi, z określeniami politycznymi. To jest bardzo ważne. No i jeszcze do tej przysięgi, którą składał Donald Tusk, że będzie dochowywał wierności konstytucji, że nie będzie tej konstytucji łamał. On to robi. On zapowiada, że to będzie robił. To mnie niepokoi. A kto stoi na straży konstytucji w Polsce? Kto taki? Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie jest nim prezydent Andrzej Duda. Uważam, że prezydent powinien zabrać tu głos. Powinien jasno wypowiedzieć się, być może nawet wydać orędzie do narodu w tej nawet nielegalnie zajętej telewizji polskiej i mocno skrytykować Donalda Tuska. To jest jedno z bardziej konkretnych narzędzi, które prezydent posiada. Może dać orędzie, może w ostrych słowach, które będą cytowane na wszystkich antenach, skrytykować Donalda Tuska i użyć tych choćby argumentów, których używa tutaj profesor Piotrowski, że Donald Tusk wyprowadza nas z Europy. Tego oczekiwałbym od dzisiejszej głowy państwa, od pana prezydenta, konkretnego działania, skoro stoi na straży konstytucji. Czy się tego doczekamy? Nie wiem. Niestety słyszę ostrą krytykę z ust gabinetu pana prezydenta, szef gabinetu Marcin Mastalerek. No nie szczypie się w język, mówiąc o Donaldzie Tusku. Prezydent potrafi go ostro skrytykować w mediach, potrafi ostro skrytykować Komisję Europejską, która ewidentnie ma podwójne standardy, ale chciałbym, żeby jednak Andrzej Duda jako reprezentant obozu konserwatywnego, wielu z was, szanowni państwo, wielu z moich widzów w komentarzach wskazuje, głosowałem na pana prezydenta. Głosowałem, panie prezydencie, prosimy o pomoc, głosowaliśmy. Wielu z was też pisze, że żałuje tej decyzji, żałuje, że drugi raz oddało na Andrzeja Dudę głos. Nie, no nie żałujmy, bo jednak wówczas wybór był pomiędzy Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim. To jednak jest znacząca różnica klas, tylko no, nie wiem, dlaczego w tym trudnym czasie prezydent jakby jest bierny i tak słabo strzeże konstytucji. A przecież on sam był atakowany wielokrotnie przez ówczesną opozycję, przez Tuska, przez Schetynę, przez Trzaskowskiego, przez te wszystkie autorytety z tamtej strony o to, że łamie konstytucję. Ma szansę teraz odpowiedzieć wszystkim krytykom. Panie prezydencie, proszę bardzo pana do boju, do dzieła. Strzeże pan konstytucji. Do zobaczenia.